Ojciec Melchior Królik, który kilkadziesiąt lat spędził na Jasnej Górze, opowiada, dlaczego został Paulinem, jak cudownie został ocalony w dzieciństwie przed strzałami snajpera oraz o wyjątkowym działaniu Matki Bożej w jego życiu. Dzień dobry, witam Państwa w studiu Paulinianum. Gościem naszym dzisiaj będzie ojciec Melchior Królik, archiwista jasnogórski, zajmujący się rejestrowaniem cudów i łask, które na Jasnej Górze się dokonały lub za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej. Ja też witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy. No już mam sporo lat. Tak, trochę już się zarchiwizowało, prawda? Tak, w archiwum, w zakonie jestem już ponad 70 lat od wczesnej młodości i uważam, że to jest powołanie, jest powołaniem paulińskim, jasnogórskim, dlatego że właśnie byłem tu, chodziłem do szkoły w Częstochowie, do średniej szkoły i tak bardzo lubiłem sobie od czasu do czasu przyjść na Jasną Górę, tu się pomodlić i pewnego razu wracam z Jasnej Góry i tu gdzie jest teraz hotel Patria, tam był na wrogu był sklep taki z dewocjonariami, zatrzymałem się i zobaczyłem Pismo Święte Nowego Testamentu, Ewangelii i Dzieje Apostolskie wydane przez księdza profesora Eugeniusza Dąbrowskiego. Więc tak mnie to zastanowiło i tak mnie przykuło, że odczułem takie natchnienie. Musisz to Pismo Święte sobie kupić koniecznie. No tak się to już pominę te szczegóły, w każdym razie kupiłem to Pismo Święte, a to jest było właśnie jak szedłem z Jasnej Góry. To był początek mojego powołania, takiego nawrócenia ku Panu Bogu całkowitego, no bo tak jak każdy chłopiec w tym wieku, lubię mi zabawy i wszystko inne, prawda, korzystałem z tego też doczesności, doczesnych dóbr i nagle właśnie przyszło przez czytanie Pisma Świętego, przyszło właśnie takie nawrócenie, zwrócenie się ku Panu Bogu i odkrycie powołania, które miałem od dziecka, bo jak naturalowałem księży, więc, a potem to się jakoś tam zatarło. No i kiedy jednak wstąpiłem do zakonu, za znakom pewien znak Matka Boża dała, bo szukałem różnych miejsc i nigdzie mi jakoś nie wychodziło. I dopiero tak Matka Boża mi dała znak, że mnie chce mieć na Jasnej Górze. O. Później już odkryłem, dlaczego zostałem w ogóle uratowany. To jest wiadomo, ja tam w wywiadzie mówiłem i w tych książkach Cuda dzieją się po cichu, że w poniedziałek w mojej wiosce tu pod 25 km stąd, krwawy poniedziałek 1939 roku, 4 wrzesień, to wtedy do mnie strzelał snajper hitlerowski, który miał te Mausera z Rolnetą i on widział, bo jeśli ja tak, rower był postawiony tak stojąco, ja wszedłem na ten rower, więc doskonale mnie widział, że to jest dziecko. No i 3 kule do mnie wystrzelił. I czwarty już nie zdążył przeładować i podkręcić, bo mu za nisko brała, to po tej sztyce, prawda, wiem, że to te kule 3 były, te otwory. No więc mama mnie tak złapała, objęła, gdyby był zdążył, to byłyby 2 trupy. Na ziemię mnie wzięła i wtedy ocalałem. No i to po jakiś czas zorientowałem się, że Matka Boża się posłużyła moją mamą, pątniczką jasnogórską, która przychodziła pieszo, żeby mnie ocalić i powołać mnie tutaj, żebym głosił jej chwałę. Dlatego tak to zrozumiałem i teraz tak już ponad 40, blisko 50 lat, jak się zajmuję tą sprawą i rejestruję te sprawy. No i uważam, że Matka Boża wyprasza, bo ona nie czyni cud, tylko wyprasza cudu swojego Syna, po to, żeby właśnie prowadzić do Syna, po to właśnie, żeby jej kult przeżyć, bo ona prowadzi nas do swojego Syna. I my w tych założeń propaguję, mówię właśnie te cuda łaski. Nawet kazania żadnego nie potrafię powiedzieć, nawet 8-minutowego, jak to ostatnio było na Gorzkie Żale, trzeba było pójść, że muszę jakiś jeden przykład powiedzieć, bo sądzę, że Matka Boża po to wyprasza te łaski cuda, nie żeby one były w półkach w archiwum, tylko po to, żeby ludzie doświadczali.
żeby ludzie wiedzieli o tym, że za dawnych czasów i do współczesnych czasów, ja chciałem się dzisiaj ograniczyć do tego do XX wieku, jego pierwszych początków i początki XXI wieku, żeby pokazać, że naprawdę Matka Boża jest tak silna, tak mocna w swej interwencji do Syna, w swym stawiennictwie, że każde pokolenie, to jak już na podstawie studium z archiwum, na podstawie tych ksiąg, które są były prowadzone, że każde pokolenie, każde stulecie doznawało właśnie tych cudów i łask. Zarówno nawróceń, tych cudów duchowych, jak i również tych cudów fizycznych. I propaguję to na rekolekcjach, na misjach. Ostatnio też byłem na misji w Kowali, więc codziennie wieczorem pół godziny prezentuję cuda i łaski. Z tym, że pierwsze dwa dni to jest cuda duchowe i cuda fizyczne, ale na Jasnej Górze. Potem następne w związku z Jasną Górą tych jest najwięcej. Na trzeci dzień czy na czwarty dzień mam taki ułożony program. Matka Boża prowadzi do Jezusa, do Eucharystii. Nie mówi jako obraz, nie mówi, tylko mówi oczyma, gestem ręki. Ojciec Święty nazwał to ustawiczną katechezą, bo wskazuje na Syna. I ona nie mówi ustami, tylko oczyma. Od tego wzroku nie można uciec, tak ktoś napisał w tej nowennie do Matki Bożej. Więc oczyma. Więc bardzo dużo takich jest nawróceń, że ktoś spojrzał w oczy Matki Bożej i z tych oczu wyczytał taką słodycz, taką dobroć, taką zachętę. Widzisz, Syn mój za Ciebie umarł, po to, żeby Ci otworzyć niebo. Skorzystaj z sakramentu, który Wam dał. I ten ktoś, chociaż z obawą wielką, z wielkim trudem, to może w dalszym ciągu się to może jeszcze szerzej na przykładach pokaże, więc idzie. Także Matka Boża prowadzi do Syna swego rzeczywiście. No, ja w młodości to pytałem, jak ktoś mówi, a no 30, 40 lat nie byłem u spowiedzi, to zawsze byłem ciekawy, dlaczego przychodzisz, nie? No to zawsze była jedna odpowiedź. Przychodzę przed cudownego obrazu. Przychodzę, bo ona mi tu kazała. Przychodzę, bo taki niepokój miałem, bo miałem ukołysane sumienie tak różnymi poglądami, ale jak popatrzyłem w Matkę Bożą, to wszystko to prysły, no, wszystkie te argumenty prysły i wiem, że trzeba i pojednać się z Bogiem. No więc to jest właśnie, jest taki nawet dwie artystki, malarki z Poznania namalowały Jasna Góra w akwarelach i wśród nich jest taki właśnie moment, gdzie człowiek klęczy przed Chrystusem, Pan Jezus jak gdyby siedział w konfesjonale, siedzi i ten człowiek przyszedł, nie boi się, tak spogląda na Jezusa, a Jezus taką dobrocią, z taką słodyczą patrzy na Niego, więc dobrze, odbędzie się spowiedź. Ale dlaczego to on przyszedł do spowiedzi? W rogu Matka Boża tak patrzy z taką błogością, z taką radością, że skłoniła go do tego, że wyprosiła mu tę łaskę spowiedzi świętej. Ona nie rozgrzesza, ale prowadzi do rozgrzeszenia. Właśnie to jest specyfika Jasnej Góry. To jest specyfika Jasnej Góry. Dlatego Ojciec Święty, to jest taki cytat wspaniały, który mnie tak bardzo podbudował do moich tych przykładów, które mam tak poukładane. Powiedział tak. Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy człowieka. I to mam na planszy ten cytat i właśnie pokazuje w wymiarze indywidualnym. Natomiast w wymiarze tak społecznym, w wymiarze narodowym, opieka Matki Bożej nad naszym narodem, to mam pod tytułem Regina Polonie, Królowa Polski. I też tam są właśnie takie obrazy symboliczne pokazane, jak ona, i też cytat Ojca Świętego. Wszystkie ważniejsze, Jan Paweł II oczywiście, wszystkie ważniejsze wydarzenia w naszej ojczyźnie są zawsze jakoś związane z tym sanktuarium jasnogórskim. No i to mnie też upewniło, że to trzeba też próbować, tylko że to jest za długie, trzeba na dwie części dzielić, ale to bardzo się podoba. W Stanach Zjednoczonych, jak pokazałem, no to wszyscy powiedzieli, proszę ojca, musi ojciec na nowo powiedzieć to samo, powiedzieć, może tylko przystępniejszym językiem, powiedzieć naszej młodzieży, naszym dzieciom, bo my tu właśnie tęsknimy za Polską, bo my jesteśmy Polakami, jesteśmy patriotami i dlatego tak wychowujemy nasze dzieci. Muszą koniecznie obejrzeć jedno i drugie, co ojciec zawsze tu do nas mówi, żeby wrócić, może tak ułożyć bardziej dla dzieci i mówię, no bardzo chętnie, więc to tak. Więc
To tak, no, byłoby to bardzo dużo, jak powiedziałem, każde pokolenie, każde stulecie miało swoje, miało cuda, miało łaski wyproszone przez Matkę Bożą Jasnogórską w rozmaity sposób, to są bardzo różne sposoby. Matka Boża ma przeróżne, że tak wyrażę, reżyserie, różnie, wykorzystuje takie tak zwane przypadki, wykorzystuje na przykład widok wieży. Na widok wieży ktoś przybywa na Jasną Górę, a to się okazuje, że Matka Boża czekała na nich. Na widok nawet drogowskazu, od Warszawy jadąc, drogowskaz pisze bodajże Jasna Góra 1,5 kilometra. I to wystarczyło, żeby przywołać, bo tato wiózł swoją córkę, którą 6 lat leczyła bezpłodność, obiecywano i po 6 latach powiedziano, koniec, wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, matką nigdy w naturalny sposób nie będziesz. I ona taka was załamana. I tato ją wiezie i to na widok tego właśnie tylko wskazu. To jako przykład jeden taki, że Matka Boża wykorzystuje różne okazje. Odwraca się, ona idzie z tyłu, taka zmaltretowana, w kłębek zwinięta, no płacze. I mówi, anioł, patrz, Jasna Góra, tak blisko, przejeżdżamy obok. Może jest późno, ale może będzie jeszcze otwarte, jakbyśmy tak wpadli. Dobrze, tatusiu. Przyjechaliśmy i okazuje się, że było otwarte. I mówi tak, potem napisał w tę nowennię. Przypadłem jakby do Matki Bożej, objęłam ją tak jakby za nogi, mówię, Matko Najświętsza, podziel się ze mną tą radością, którą widzę w Ciebie, kiedy trzymasz Syna na rękach. Ja też tak bardzo pragnę, podziel się tą radością, bo powiedziano, że cudu trzeba, żeby miał Bóg być Matką. No już po roku potem pisze dziękczynną pielgrzymce, urodziła mi się śliczna córeczka. To szczyt naszych marzeń i pragnień. A który to był rok, przepraszam, dopytam, pamiętacie? Ona sama nie napisała, albo ja nie, bo ja zapomniałem. To są nasze czasy. Ale to już tutaj blisko naszych to czasów. 2000 któryś. Aha, tak, no to, tak, tak, to współczesność taka. Współczesność, bardzo. Tak. Mm-hmm. To tak może wyprzedzam trochę, ale w każdym razie mówię, że chciałem się tak właściwie, bo no, powiadam tak globalnie, to mówię, że no, każde pokolenie, każde stulecie miało doznawało cudów i łask. Dziękujemy naszym patronom za wsparcie na Patronite. Dzięki Wam mogą powstawać kolejne filmy, które tworzymy właśnie dla Was. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym patronem, dołącz do grona szlachetnych mecenasów Studia Paulinianum z Jasnej Góry. Oprócz nowych filmów otrzymasz także konkretne wyrazy naszej wdzięczności. Więcej informacji znajdziesz pod filmem.